z jak najlepszej strony. Znaliśmy się ponad 40 lat. Tysiące godzin spędzonych wspólnie na zgrupowaniach, na wyjazdach, w samolocie, w pociągu, w autokarach. Można powiedzieć, że ileś tam wspólnych przeżyć w szatni, gdzie byliśmy na wielu turniejach międzynarodowych, wspólna olimpiada. Zrobił nie tylko mnie, sprawił nie tylko mnie wielki ból i żal i smutek, ale tu widzimy za nami, ile jest dziesiątki ludzi, którzy kochali Grzegorza. Bardzo postać, sympatyczna postać, zawsze życzliwy dla kolegów, wesoły, duży humor, duże poczucie humoru. Kochany człowiek. Ja z Grzegorzem i z Pawłem, tak jak wspomniałem, byliśmy związani bardzo długo i było tych takich fajnych wspomnień tysiące, ale mogę powiem jedno. Pamiętam, jak pojechałem pierwszy raz z kadrą na zgrupowanie i kiedyś były takie tak zwane, nazywaliśmy to chrzest. Pierwszy raz byłeś z nami w górach. Nie, jesteś z nami pierwszy raz w górach? Tak, no to chrzcimy cię, czyli klapsa po tyłku, prawda? No i tak złapali mnie tam któregoś dnia na imię obozie i byłeś tutaj z nami w górach? Jeszcze nie, to dawaj chrzest. I obaj kominiarze, czyli ja tyłek wystawiam, trener mnie trzyma na kolanach, cała gadra podchodzi, a na koniec... Oczywiście starsi koledzy czy młodsi delikatnie walili, ale kominiarze jak to kominiarze. Z całej sili tak myśleli, że nie ukrywam, że to będę pamiętał do końca życia. Do końca życia, ale to było miłe, słodkie i kolorowe, ale kocham go jak syna, jak brata, jak, no, synem to przesadziłem, ale jak brata, bo taki Grzegorz był. Należy mu się takie słowa i powiem tak, dziś już nie płaczę, bo chyba już nie mam tych łez, które brałem.